14 stycznia wspominamy świętego Feliksa z Noli. Jego ojciec Hermias pochodził z Syrii i był legionistą rzymskim. Osiadł się w Noli. Po śmierci ojca Feliks sprzedał większość majątku, a pieniądze rozdał ubogim. Sam postanowił poświęcić się służbie Panu Bogu. Został wyświęcony na kapłana przez biskupa świętego Maksyma z Noli, z którym przez wiele lat współpracował. Wkrótce po jego święceniach wybuchło prześladowanie kościoła za cesarza Decjusza. Biskup Maksym opuścił diecezję i schronił się w górach, oddając ciężar jej prowadzenia w ręce Feliksa, którego wkrótce uwięziono. Głównym źródłem wiedzy o świętym Feliksie są pisma świętego Paulina z Noli. Według jego relacji świętego Feliksa poddano w czasie aresztowania wielu torturom, aby go odwieść od wiary. Bito go, a potem wleczono po ostrych muszlach i skorupiakach. Na pół żywego odstawiono go do lochu więziennego, aby go poddać dalszym mękom. Udało się mu jednak zbiec z więzienia i pomógł uciec także świętemu Maksymowi. Później poganie postanowili go zabić, ale Feliks ukrywał się przez 6 miesięcy w pustej cysternie na wodę i wyszedł z niej dopiero po śmierci Decjusza. Po śmierci schorowanego Maksyma został wybrany na biskupa Noli, ale odmówił przyjęcia tej godności, proponując na to stanowisko Quintusa. Zmarł w opinii świętości 14 stycznia 255 roku. Pochowano go w Cimitile pod Nollą, a jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek, słynącym z cudownych uzdrowień. Między innymi święty papież Damazy został uzdrowiony nad jego grobem, o czym zaświadczył w poemacie napisanym na cześć tego świętego. Wstawiennictwu świętego Feliksa zawdzięcza swoje nawrócenie także święty Paulin z Noli, który sprzedał cały swój majątek i założył 2 klasztory, męski i żeński, w pobliżu grobu świętego Feliksa, doprowadzając do rozkwitu jego sanktuarium. Jego relikwie znajdują się w katedrze w Noli. Część trafiła także do Rzymu i Beneventu. Chociaż święty Feliks zmarł śmiercią naturalną, to zwykle wymienia się go jako męczennika, ponieważ w czasie swojego aresztowania był okrutnie torturowany za wiarę. Święty Feliks wzywany jest, aby chronił przed krzywoprzysięstwem, kłamstwami, fałszywymi świadkami oraz chorobami oczu. Jego imię oznacza szczęśliwy. Zazwyczaj przedstawiany jest w szatach kapłańskich. Czasem przedstawia się go przykutego łańcuchami do ściany z dzbanem u stóp lub jako młodego kapłana z kiścią winogron w dłoni. Jego atrybutami są także anioł uwalniający go z kajdan oraz pajęczyna, która nawiązuje do legendy mówiącej, że w ukryciu świętego Feliksa pomógł pająk, rozciągając pajęczynę nad wejściem do miejsca, w którym się schował. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam, słabym ludziom, Twoich świętych jako wzór i pomoc na drodze zbawienia. Spraw, abyśmy dążyli do Ciebie, naśladując świętego Feliksa, którego narodziny dla nieba obchodzimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.